Powiedz mi, jak mnie słyszysz? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku, wszystko ok. Ok. No to Danielku, witam Cię w programie Rozmowy Tylko Sportowe. Zaczniemy od zadawania krótkich i zwięzłych pytań. Zadam Ci pierwsze pytanie. Czy zżyłeś się już z Widzewem? Wiesz co, coś mi przerywa, nie słyszałem dokładnie Twojego pytania, wiesz? Czekaj chwilę. Czy zżyłeś się już z Widzewem? Czy zżyłem się z Widzewem? Tak. No pewnie, że tak. Można powiedzieć, że te pół roku to była taka... takie przetarcie i teraz już gdzieś wszystko jest tak, jak powinno wyglądać. Okej, okay, czyli spróbuję sobie tutaj z pomocniczym pytaniem. Można zobaczyć Cię na różnych eventach, koszykówce, spotkaniach z dziećmi. Dziś jesteś w rozmowach tylko sportowych. Czym jest dla Ciebie Widzew? No, Widzew to nie jest zwykły klub, to jest naprawdę klub, który ma bogatą tradycję i rzesze fanatycznych kibiców i to na pewno gdzieś przez te ostatnie pół roku człowiek odczuł na własnej skórze, bo to jest coś niesamowitego, kiedy u siebie na stadionie jest po 17 tysięcy ludzi i na każdym wyjeździe zawsze można spotkać kibiców Widzewa w licznej grupie, więc na pewno jest do kogo grać i Widzew to nie jest zwykły klub. No tak, to nie jest zwykły klub, to jest wielki klub. Dwie piękne ery lat 80. i później era Franciszka Skuda w latach 90. Więc tak mówisz, jest to wielki klub. Powiedz mi, co Cię zaskoczyło w Łodzi jako w mieście? Co mnie zaskoczyło? Tak. Co zaskoczyło mnie tak szczerze, to zaskoczył mnie ten... No ja zawsze wiedziałem właśnie, że widzę, że to jest wielki klub, że ma dużo kibiców, ale zaskoczył mnie taki fanatyzm tych kibiców. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie? Że gdzie człowiek nie wyjdzie, to zawsze ktoś go zaczepi, coś zapyta. Nawet miałem taką sytuację ostatnio w sklepie, że starsza pani gdzieś tam... No nie grzebym się naprawdę, nie spodziewałbym się, że ta pani chodzi na mecze. zaczepiła mnie i mówi, że ostatnio coś tam dobrze gramy i że trzyma kciuki, że to jest takie, to mnie naprawdę mnie to zaskoczyło bardzo. To jest Widzew, to jest właśnie Widzew, tak? No dobra, to może zbliżone to pytanie będzie następne, ale czy spodziewałeś się aż takiej atmosfery w sercu Łodzi i czy ona Wam pomaga, czy wiąże nogi, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Nie, atmosfera na pewno, znaczy atmosfera pomaga, ona niesie nas naprawdę do przodu, fanatyczni, dopingujący kibice, to naprawdę gdzieś to było widać w meczu w Pucharowym ze Śląskiem w Wrocławiu, gdzie naprawdę ta atmosfera była, na każdym meczu jest niesamowita, ale na tym była taka szczególna, gdzieś nas pchnęła do przodu, ale a jeśli chodzi o to, czy wiąże... Jeśli chodzi o to, czy wiąże nogi, to moim zdaniem no, nie wiąże, no pomaga, nie? Mhm. Tutaj na czacie pisze pani Krystyna Solska, że hihi, starsze panie są fanatyczkami od urodzenia aż po kres. Ha, ha, ha. Czyli jednak coś w tym jest, w tej Łodzi. No dobrze. No. Bo możesz mi powiedzieć w trzech słowach, podsumować kibiców Widzewa, jakie masz odczucia teraz, jak tutaj przyszedłeś? Ja mogę powiedzieć dwóch, że to wielka klasa. Ja to się śmieję, niektórzy na Twitterze. Aha, czyli wielka klasa w dwóch, tak? No, tak, to takie moje właśnie zdanie zawsze gdzieś. Podsumowuję to w tych dwóch słowach. Ja jako przedstawiciel kibiców Widzewa i po prostu bardzo Ci dziękuję za tą wypowiedź. Zadam Ci teraz takie pytanie bardziej osobiste. Co musi zrobić Daniel Tarzyn, aby zostać widzewskim Maldinim? No jeszcze ogrom pracy przede mną. Muszę codziennie ciężko pracować i mieć dużo pokory. Dużo pokory, dużo pracy i na pewno zdrowia. I z pewnością najważniejsze to jest to, żeby rok po roku robić awanse i piąć się do góry z Widzewem, bo na pewno Widzew nie zasługuje na to miejsce, w którym jest obecnie. Nie?
No nie, nie zasługuje Widzew na miejsce, w którym jest obecnie, ale na to się, wiesz, złożyło wiele współczynników i po prostu teraz czas pierwsze było reaktywować drużynę, później budować ją od podstaw, teraz już jest druga liga, już macie teraz taki skład, że no właśnie, zapytam, czy celem waszym to jest awans w tym roku, czy po prostu chcecie tą ligę zdominować i awansować, czy dacie nam znowu nerwóweczkę taką do końca? Mam nadzieję, że to będzie pełna dominacja i osiągniemy na koniec cel, jaki mamy założony, więc na to wszystko liczymy, na to także my liczymy i codziennie na to ciężko pracujemy i mam nadzieję, że w tym roku się uda, bo drużyna naprawdę została wzmocniona i no, jasny cel przed nami. Daniel, ja Ci tego życzę, żebyś awansował do pierwszej ligi, żebyś mógł zobaczyć, jak wygląda feta, czerwona feta na ulicy Piotrkowskiej. Jest naprawdę, będziesz miał co wspominać do końca życia po takiej fecie i uwierz mi szczerze, że to będzie jedno z lepszych wydarzeń w Twoim życiu. Wracając do pytań, czy Daniel Tanżyna czuje się kochany na Widzewie? Jak ta otoczka tego właśnie, bo wspomniałeś przed chwilą, że zaczepiają Cię ludzie. Jak Ty to odbierasz jako piłkarz? Ja to odbieram gdzieś i powtarzam często ludziom, że właśnie gdzieś, jak z kimś rozmawiam, jak się mnie pytają, jak się odnajduję w Widzewie, no to jest to, że czujesz się jak piłkarz, jak prawdziwy piłkarz, że tak powiem. Lubię używać tego słowa. Tak, czujesz się jak piłkarz. No, wychodzisz na mecz, jest pełen stadion, który się dopinguje, który pcha się do przodu, który się cieszy po bramkach. No masakra, nie? Ogólnie. I tak samo na mieście. Gdzie nie wyjdziesz, to tam tych kibiców spotykasz, Widzewa, ucinasz sobie, zaczepiałem cię, ucinasz sobie z nimi miłe pogawędki, więc mogę powiedzieć, że no czuję się jak prawdziwy piłkarz. Wiesz co, wiesz, my razem tutaj w 3-4 osoby tworzymy te rozmowy tylko sportowe i każdy z nas, wiesz, napisał jakieś pytanie do ciebie, więc mam tu takie osobiste pytanie od jednego z moich kolegów. Łopatki masz bardzo spięte. Czy podciągasz się na drążku? Jak tak, to masz rekord. Tak, pociągam się często. Raz w tygodniu na pewno. A jaki mam rekord? Nie wiem, nie liczyłem, ale może do 20 będę jechał. Albo troszkę więcej. No to słuchaj, a ty jesteś, 30 lat skończyłeś, tak? Nie, dopiero skończę, 29 jeszcze. Aha, 29. Ale całą karierę przesiedziałeś na Śląsku, oprócz tam mały epizod ze Skry Częstochowa, tak? I Miedź Legnica. Jeszcze była Miedź Legnica 3 lata, wiesz? A, 3 lata Miedź była. A to w sumie Śląsk, tylko Dolny Śląsk. No. Wracając do Skry, to pozdrawiam Cię od Krzysztofa Nalepy. Mamy ochotę razem, tutaj gramy w piłkę. I więc mówię, jak będę na live, to Cię od razu od niego pozdrowię. Pozdrów serdecznie. Skrze Częstochowa. Dokładnie tak. Pozdrów. Pozdrów Krzysia. Pozdrowię, oczywiście pozdrowię. Słuchaj, co czujesz, gdy w co drugim meczu jest taka przesuwana zwrotnica opinii? Czyli wiesz, najpierw jest super ekstra ekscytacja, a później znowu, wiesz, taki minimalizm. Co wy czujecie wtedy? To czujemy. Wiesz, nie mamy na to gdzieś tam, mamy na to wpływ na boisku, ale nie zawsze gdzieś tam wszystko w piłce wychodzi. Mieliśmy tam gdzieś słabsze mecze i tak mówisz, że czasem te uczucia są różne, ale najważniejsze jest to, żeby, tak jak mówię, gdzieś codziennie ciężko pracować na treningu, bo ja wychodzę z założenia, że jakbyś ciężko trenował, to zawsze gdzieś ta nagroda będzie na ciebie czekała i tak samo jest ze szczęściem, że jak ciężko pracujesz, to na szczęście trzeba, moim zdaniem na szczęście trzeba zapracować i jak ciężko pracujesz, to później masz także te szczęście, więc ja tak gdzieś do tej sprawy podchodzę. Daniel, zapytam Cię takie pytanie, bo w tamten sezon jeszcze, tamta runda chodzi mi troszeczkę po głowie, ja nie chcę, żebyś tutaj miał jakieś tam problemy, źle mnie zrozumiał, ale powiedz mi taką jedną rzecz. Dlaczego jesteś lepszym piłkarzem niż w poprzedniej rundzie? A chodzi o mnie, tak? Tak, no z Tobą rozmawiam. No tak, gdzieś podkreślałem wcześniej, a dużo gdzieś rzeczy na wiosnę zaniedbałem i... I to był mój największy błąd i teraz do tych starych, sprawdzonych gdzieś tam metod wróciłem i mega się zawziąłem, bo chciałem udowodnić i pokazać wszystkim, że naprawdę umiem grać piłkę i to było to dla mnie najważniejsze, bo ta runda
Jesenna to ogólnie to była jedna ze słabszych rund w moim życiu, szczerze. Tak jak później to analizowałem, patrzyłem na to, to była najsłabsza runda w moim życiu i chciałem w tej rundzie ogólnie w następnych rundach pokazać, że zmazać tą nieudaną rundę, tą plamę i pokazać, że naprawdę mogę temu zespołowi, temu klubowi dużo dać. No tak, to ja ci powiem tak, z perspektywy mojej to zupełnie inaczej wygląda obecnie. Nie wiem, czy to jest zasługa trenera, czy zasługa tego, że zmieniło się w Widzewie prawie wszystko i znowu zaczynamy od nowa, ale ja patrzę na to z perspektywy tamtej rundy, gdzie podejrzewam, ja tylko podejrzewam, ja tu nic nie stwierdzam, że szatnia była lekko podzielona i nie byliście taką spójnością, takim kolektywem. Teraz mi się wydaje, że nawet przy tym, jak strzelacie bramkę, jak biegniecie razem do siebie, to jest to, czym tworzycie taki kolektyw. I to jest akurat zauważalne przeze mnie, nie tylko przeze mnie jako i kibiców. Wiesz, często my w podcastach Rozmowy Tylko Sportowe rozmawiamy o was. Nie zawsze rozmawiamy, wiesz, super, że jest ekstra i fajnie, no bo wiadomo, że jeżeli jest jakaś tam krytyka, to nie jest hejt, Daniel, tylko po prostu my coś tam sobie zauważamy i staramy się to ludziom w podcaście tłumaczyć, ale w obecnym sezonie macie furę szczęścia. Właśnie dlatego pytałem o tą huśtawkę, zwrotnicę, bo dam przykład. Jest mecz ze Stalą Rzeszów, który jest kosmiczny, a później jedziecie do Legionowa i po prostu jest inny widzę. To ja ci to wytłumaczę, że troszkę to może tak dziwnie zabrzmi, ale naprawdę jak grasz u ciebie na pełnym stadionie ludzi, i później jedziesz do Legionowa, wiesz, jak wygląda Legionów, to nie jest takie łatwe. Ja wiem, że my jesteśmy naprawdę piłkarzami i musisz do każdego meczu podchodzić 100%. Nie mówię, że nikt nie podchodzi, bo wszyscy podchodzą w 100%. W tym Legionowie, tak już może była gdzieś huśtawka nastrojów, że gra nie była za dobra, ale najważniejszy jest wynik. My w tej lidze, na wyjazdach musimy wygrywać. Że tak powiem, nieważne w jakim stylu i jak, najważniejsze dla Widzewa są 3 punkty na wyjazdach, i u siebie dobra gra i też punkty, żeby zrobić awans. To jest priorytet i to jest gdzieś tam najważniejsze, nie? Bo później w ligach, moim zdaniem w pierwszej lidze, będą te wyjazdy już inne. Będą inne zespoły, inne stadiony i to będzie całkiem inaczej, więc moim zdaniem najgorzej tu właśnie w tej drugiej lidze gdzieś na tych wyjazdach, żeby nie grać pięknego futbolu i remisować czy przegrywać mecze, tylko grać taki futbol totalny, gdzie wychodzisz i może grasz słabiej, ale przywozisz 3 punkty. Tak, ja też się z tym zgadzam. Najważniejsze są 3 punkty i to jest priorytet, jeżeli chodzi o wyjazdy. Więc ja rozmawiałem już z Arturem Wichniarkiem, rozmawiałem z Jarkiem Onyszko. Zanim zadam to pytanie, to muszę pozdrowić wszystkich, którzy są obecnie na czacie, wysyłają nam pozdrowienia tutaj. Grzegorz Chludziński, Robert Robertowski, Mateusz Chałta, Aleksandra Sosenkiewicz, nawet moja żona nas tu ogląda, o Boże drogi, Michał Walczak, pozdrawiam Mateusz serdecznie, Marcin Grzyb, jest tego bardzo dużo i zadają tutaj pytania, ja tych wszystkich pytań oczywiście nie będę mógł zadać, ale dam ci taki, przed tym jak zaczniemy quiz, bo będzie jeszcze oczywiście quiz, dam ci taką jakby zagadkę, pytanie zagadką. 20 minut meczu, no. Mija cię napastnik jakimś cudem i teraz pytanie, puszczasz go czy wycinasz go na czerwień? Ale 0-0. Jaki wynik? 0-0 czy nie? Nie. Która? Dobra, jest 20. 0-0, 20 minuta meczu, 20 minuta. Mija cię napastnik. No. Wychodzi sam na sam, ty go gonisz, wycinasz go na czerwoną, czy dajesz, zostawiasz go Wojtkowi Pawłowskiemu, on go połknie? Nie no, w tym momencie zostawiam go Wojtkowi Pawłowskiemu, bo Wojtek go na pewno złapie. No tak, w obecnej formie Wojtek Oktopus na pewno. Łapie wszystko, ale wiesz, jak jest 20 minuta, to masz jeszcze 70 minut, żeby odrobić i żeby odwrócić wynik spotkania. A masz 11 na 11, więc możesz to zrobić. Jeszcze mamy dobrą, gdzieś tam mega dobrą, mocną drużynę, więc na pewno zostawię to, by go Wojtek złapał, więc spokojnie. Wiesz co, miałem właśnie cię zapytać jeszcze o taką jedną rzecz, jak te wydarzenia z ubiegłej rundy wpłynęły na ciebie jako człowieka i sportowca, ale ja już widzę, że po prostu teraz Dixon to jest
silny facet, który kieruje widzewską obroną, bo powiem Ci szczerze, że przed sezonem, jak dowiedziałem się, że przyjdzie Sebastian Rudo, to myślałem, że on będzie rozdawał karty Tobie i Sebastianowi Zielenieckiemu, ale na tą chwilę to Ty kierujesz Saskiem Sepkiem Zielenieckim, który zupełnie inaczej teraz wygląda przy Tobie. Nie wiem, czy zasługa też jest Wojtka Pawłowskiego, którym z trójkę tworzycie taki silny kolektyw, no i wiadomo, Wojtek jest w mega formie i serdecznie go pozdrawiam. Mam nadzieję, że już niedługo usiądziesz tutaj ze mną na Insta Live i porozmawiamy sobie, Wojtek. Ale mówię, powiedz mi, czy wyciągnąłeś wnioski z tamtej rundy, czy już nie będzie takiej rundy? Czy my, kibice Widzewa, możemy spać spokojnie? Tak, wyciągnąłem wnioski z tej rundy, bo to naprawdę to było trudne, to był trudny okres, trudna runda, jeśli chodzi naprawdę o piłkarskie rzeczy i o życiowe także, nie? I naprawdę człowiek wyciągnął wnioski z tego trudnego okresu, bo nie było, gdzieś nie było łatwo, a moim zdaniem to taka runda się już no nie powtórzy, bo to, co się stało, to jest, jak czasem tak siadam i gdzieś tam wracam, ale no czasem jest tak, wracam gdzieś tam myślami do tego, co się wydarzyło, to naprawdę ciężko to gdzieś pojąć i zrozumieć, jak to jest możliwe, nie? Ale tak się stało, no. Ja zawsze wychodzę z takiego też założenia, że co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. I gdzieś ta ostatnia runda, te wszystkie wydarzenia, to było mega ciężkie, ale gdzieś mnie to nie zabiło i tak jak widać teraz, to jestem innym piłkarzem i gdzieś ta szkoła, takie życia piłkarska mnie wzmocniła. No, ja Ci życzę jak najlepiej, ja życzę drużynie jak najlepiej. Wiesz, ja patrzę na to też, jaki był trzon drużyny wtedy, kręgosłup, cały tej drużyny, szkielet, a teraz, no to wydaje mi się, że obecnie, o, witam, Marcin Kozłowski się tutaj pojawił też mój niedługo będzie tu gościu ze mną. Wstał dopiero. Tak. Tutaj Edmund Seredyński, mój przyjaciel, pisze: Sosna, dawaj do Cafe Football. Bo jeszcze trochę, Edziu. Bo ten kręgosłup tak naprawdę jest silniejszy, tak? No doszedł Morzyn, doszedł Poczobut, jest Marcin Robak, ty w super formie, Sebastian, drugi Sebastian w razie czego czeka, wiesz, jest Kita, jest Wolsztyn, te 40-50% zespołu zostało z tamtej tej nieszczęsnej rundy, ale wzmocnienia, Kosakiewicz jeszcze nie powiedziałem, ale te wzmocnienia pokazują, że Widzew, no to jest na tą ligę, to jest potęga. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to jest potęga. Zgodzę się z Tobą w 100%, bo tak wymieniłeś te nazwiska, to są nazwiska naprawdę gdzieś tam mega mocne. Już abstrahując od nazwiska Marcina Robaka, bo to jest gdzieś nazwisko potężne na skalę Polski. Piłkarz, który co rok w Ekstraklasie strzela po 15 czy więcej bramek. Obiecał, że przyjdzie do Widzewa i przyszedł. No wielki naprawdę do niego szacunek i dalej strzela. Naprawdę mega zawodnik i gdzieś tam przywódca, gdzie to też widać na pewno z boku, że jest naszym przywódcą, że strzela te karne, bramki. I więc ten skład się mega gdzieś zmienił personalnie i moim zdaniem teraz jest dużo, dużo mocniejszy niż na wiosnę. Tutaj zacytuję Ci pytanie, znaczy Paweł Gaweł pisze, że myślę, że Dixon został w Widzewie na atmosferę, której wcześniej nie zaświadczył jako piłkarz i chodzi głównie o presję na wyniki i poczekaj, bo muszę sobie tu wcisnąć to. Nie mogę tego, ale no nawiązując do tego, to powiedz, ta atmosfera jednak na Widzewie to jest jednak no, coś pięknego, tak? No, stadion jest nabity, czerwono, doping. Później, jak to się mówi, zdjęcia po meczu, wizyty w zakładach pracy i w ogóle. A wiesz, do czego ja dążę, bo ja już w dwóch podcastach o tym mówiłem i przy okazji, jak rozmawiałem z Arkiem Onyszko, to mówię właśnie, jak jedziecie do Legionowi, tam Stalowej Woli czy Wejherowa i jest tam pakamera, czy nie wiem, dwie pakamery do przebrania się i na pewno ta otoczka Wam nie pomaga, choć Wy jako profesjonaliści powinniście do tego podchodzić, wiesz, dobra, jesteśmy teraz tu, trzeba tu grać, trzeba tu wygrać, ale powiedz mi tak szczerze, jak jedziesz w takie miejsce właśnie, gdzieś do lasu, nie na grzyby, bo zaraz masz grać mecz, to jaka jest motywacja? Tak, wiesz co, będę wracając do poprzedniego pytania wcześniejszego twojego, jak powiedziałeś o atmosferze na Widzewie, to ci powiem szczerze, że jak przychodziłem, to dużo ludzi mówiło mi, że piłkarze, mówi,
coś niesamowitego. Ja mówię do nich, panowie, no nie w jednych meczach grałem też, gdzie było dużo ludzi, na Górniku 20 tysięcy, derby, tych też były Katowice pierwsze, gdzie pełny stadion, mam też gdzieś dobra atmosfera i mówię im, że ja w takich meczach już grałem gdzieś tam i mówiąc, nie? A oni mówią, zobaczysz po meczu. Mieli rację. Mieli rację. To jest ten fenomen właśnie. To jest ten fenomen, że cały stadion dopinguje. No jest niesamowita atmosfera, naprawdę gdzieś to wyjątkowe miejsce, naprawdę stadion Widzewa. Trzeba to podkreślić, bo ta atmosfera jest niesamowita. A wracając do drugiej części pytania, jeśli mówisz o tych właśnie gdzieś, tak ty fajnie powiedziałeś, gdzieś jedziesz i jest boisko, jest las. No właśnie dlatego ci powiedziałem, że to jest nasza robota, że musimy wejść, musimy być na 100% zmobilizowani i grać mecze i takie mecze wygrywać. I najważniejsze, tak mówię, nieważne w jakim stylu, w tym tam pod tym lasem grasz, ale najważniejsze jest tam przywozić punkty, bo to jest największa satysfakcja. To jest najważniejsze do tego, żeby zrobić awans i żeby z tej ligi awansować i już o takich miejsc nie jeździć. O, to jest dobre. No to tak akurat powiedział Artur Wichciarek, że powinniście tam uderzyć głową w lustro i powiedzieć, co ja tutaj robię. Dokładnie. Wyjść się z tego marazmu, wygrać tą ligę. Ja dalej się będę ubierał. Na pewno to są ciężkie spotkania dla was. I wiem, że te drugie, trzecie ligi są gorsze niż pierwsza na pewno i później w Ekstraklasie sobie spokojnie poradzicie. Tylko więc to trzeba wyjść stamtąd. Tam trzeba wyjść na tarczy, trzeba po prostu to wygrać, awansować i tego wam życzę. Zapytam się tutaj jeszcze jeden z widzów naszego live chatu, pisze, jak podchodzicie do meczu z Legią? Przed meczem z Legią są jeszcze bardzo ważne mecze w lidze, nie zapominajmy o nich, bo żeby tak jak powiedziałeś wcześniej, żeby się tej ligi wydostać, to musimy się wpierw się skupić na tych meczach najbliższych i je gdzieś wygrać, bo są mega gdzieś ważne, a później będziemy z Legią, no mega prestiżowy mecz. Nie ma co ukrywać gdzieś. Ja też jak pytali mnie ludzie o losowanie, kogo by się wylosować, to mówię, że dla mnie najlepiej by był to Legia Lech. Gdzieś takie. Gdzieś dwa kluby, które naprawdę dodałyby smaczka w tej pucharowej potyczce z Widzewem i tak się stało, że mamy Legię. No, jak do tego podchodzimy? No, dla nas i dla wszystkich kibiców no, to mecz no, najważniejszy, nie oszukujmy się. Ja ci powiem tak. Będziemy chcieli zagrać tak ze Śląskiem i zostawimy serducho na tym boisku i mam nadzieję, że nie, w piłce nie ma rzeczy niemożliwych i mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja ci powiem tak, ja tobie i całej drużynie życzę tego, żebyście pokonali Legię w Łodzi, bo to jest coś niesamowitego i to jest tak, jakbyś wygrał Mistrzostwo Świata. Na pewno to poczujesz. Uwierz mi szczerze, że ja jako młody chłopak, jak jechałem do Warszawy na mecz w 96 roku, który wygraliśmy 2-1, to nie interesowało mnie później nic. Przez długi okres czasu cały czas myślałem, że jestem tym mistrzem Polski i że pokonałem Legię w Warszawie, więc chciałbym, żebyś poczuł się tak samo, jak ja się poczułem wtedy, pokonując Legię w Łodzi i tego wam życzę. Ale tak jak powiedzieliśmy, Liga w dzisiejszym Widzewie jest najważniejsza i tu trzeba się skupić, chociaż hasło puchar odpuszczają małowaleczni też mi się podoba i miałem okazję rozmawiać z jednym z twoich przełożonych i wiem na pewno, że pucharu nie odpuścicie, więc jeżeli ten człowiek, którego bardzo cenię, tak mówi, to wiem, że wasze nastawienie w meczu z Legią będzie takie, że stadion znowu odfrunie, jak to Arek Stolarek w swoim... mam nadzieję, że tak będzie właśnie. Tak, to będzie. No dobrze, słuchaj, wszystkie pytania przyszedłeś perfekcyjnie. Zrobię tutaj z tobą mały quiz, taki na 4-5 pytań. Zadam ci, odpowiadasz jedno albo drugie nazwisko, albo jeden klub, albo drugi klub. Czyli jak ja pytam cię, Łapiński czy Wojtala? Łapa. Górnik czy Ruch? Ale zadałeś mi pytanie, ty. No pewnie, że Ruch. Okej. Okay. Robak czy Warzycha? Mówię o Guciu. Robak. Wolisz wygrać 5-4 czy 1-0? 5-4. 5-4. 5-4. Czyli jesteś za tym ofensywnym stylem gry.
A właśnie, no dobrze, przy tym jak będziemy kończyć, bo jak jesteś tutaj już przy mnie, wygracie z systemem 4-3-3 z dwoma defensywnymi pomocnikami? Można tak powiedzieć. Przechodzimy płynnie w różne systemy. Przechodzicie płynnie różne systemy, więc. Czasem rozgrywamy na trójkę. Rozgrywamy na trójkę, a czasem gramy czwórką z tyłu, bo z trzymi obrońcy wysoko, na dwóch napastników. No różnie, mamy tam parę swoich taktycznych, że tak powiem, rzeczy, które nakreślił nam trener i staramy się realizować. Daniel, będziemy powolutku kończyć. Ja Ci bardzo dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowy tylko sportowe w ten piękny dziomek, który się zapowiada w UK, a to jest rzadkością. Także dziękuję Na bardzo. moim następnym gościem będzie Marcin Zając, ale wrócimy na platformę Instagram. Później mam nadzieję, że każdy z Was będzie śledził też i polecam do założenia konta na Instagramie i followowania nas na Instagram, bo gościem będzie były dyrektor Łukasz Masłowski. Między innymi tutaj pojawi się jeszcze Bogdan Pikuta, który nas tutaj obserwował. Serdecznie Cię pozdrawiam. Marcin Kozłowski także. Jak możesz, to szepnij tam słówko do Marcina Robaka, że ja też bym chciał się z nim tutaj spotkać, jak się uda, bo on Dobra. jest taki niedostępny na tych społecznościowych mediach, że po prostu wiesz, a nie, no nie wybaczę sobie, jak nie porozmawiam z nim. Przekażę Marcinowi. Daniel, słuchaj, jeszcze mamy do ogłoszenia jedną rzecz. Koszuleczka będzie do odebrania przez ciebie. Oczywiście. Słuchaj, koszuleczka będzie odebrana u ciebie. Ta osoba, która wylicytuje, osobiście odbiera ją u ciebie. Przekazana została koszulka przez piłkarzy Widzewa na świętej pamięci Artura Kaniowskiego Kanie, więc Dokładnie tak. jeżeli ta koszulka wyleci z licytacją, więc ta osoba, która ją wylicytuje, ja koszulkę przekazałem na grupę, ta grupa zorganizuje licytację, więc później ja poinformuję Cię, jaka osoba wygrała tą licytację, więc wtedy Ja spotkasz się przekażę. z nim w umówionym miejscu. Oczywiście. Niech to Tutaj Bogdan, będzie ja, Fabian słuchaj, Sertłowicz. nie wiem, czy się zgodzisz, ale Bodzio Pikuta, tu on też Ślązak, tak jak ty. Hanys. Hanys. Aha, to on pisze, że to powinny być rozmowy tylko widzewskie, a nie tylko sportowe. Ja się nie zgodzę, no bo tutaj jest o różnych sprawach mowa, Bodzio, więc to są rozmowy tylko sportowe. Tylko Dzisiaj sportowo. tylko i wyłącznie na moim prywatnym koncie, ze względu na to, że nie mogłem się połączyć na rozmowach tylko sportowych. Więc wracamy już na Instagram. Bodzio, bardzo Cię proszę też, jakbyś mógł założyć Instagram, pogadamy na Instagramie, a jak nie, pogadamy na Facebooku. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Rozmowy Tylko Sportowe na YouTube. Ostatnie moje pytanie i puszczam Cię, bo wiem, że masz trening. Czy rozmowy tylko sportowe są znane widzewskiej szatni? Są znane. Okej. Są znane. Tak jak właśnie rozmawialiśmy, to wysłali chyba, mamy taką, mamy grupę, to na grupie chyba screen poszedł. I tam jest wesoło. No bo właśnie, dzisiaj masz koszulkę. No, ciemna koszulka, ostatnio byłem na goły karton i mieli bekę z tego. Aha. Oni teraz nic nie odpuszczą, wiesz? Oni są czujni także. Ja wiem, no jak wszyscy, czujni jak Waszka, każde potknięcie już jesteś, wiesz, na cenzurowanym. Daniel, Dokładnie. jeszcze raz Ale Ci to życzę, fajnie, żeby. bo atmosfera jest fajna, wiesz, wtedy jest Widać wesoło. to. Ja wam, ja, wiesz, ja kiedyś też grałem w piłkę i widzę, jak Wy się cieszycie po bramce teraz. A jak podchodziliście do karnego w ubiegłej rundzie? Więc widzę to, że po prostu to Tu ludzie masz kojarzą. odpowiedź w tym momencie. Słucham? Tu masz właśnie odpowiedź w tym momencie na te pytanie Więc wcześniejsze, co Daniel, mówiłeś. ja wam mówię tak. Trzymaj tą obronę. Róbcie ten awans. Pierwsza liga, później Ekstraklasa i jedziemy z tematem. Ja chcę w rozmowach tylko sportowych rozmawiać tylko o pięknych meczach. Bardzo cię proszę, zróbcie to dla nas. Jeszcze raz Przyjąłem. Ci dziękuję Oby za tak było. rozmowę. Trzymaj Dziękuję się i ślicznie. do widzenia. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Cześć.